Na sali człowiek, który ma prawą łydkę sztywną jak deska. Podejrzewam, że ten człowiek jest na online. Bóg nie zna czasu ani nie zna przestrzeni. Dlatego teraz uzdrowi Twoją zdrewniałą łydkę. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, ja modlę się o to. Ojcze, bo Ty powiedziałeś, że jeżeli nasza wiara będzie wielkości gorczycy, to my powiemy do góry, ta góra się wyrwie i wrzuci się w morze. I ja teraz mówię do tej choroby, która stoi za zdrewnieniem tej łydki. Góro, wyrwij się i rzuć się w morze w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa ja nakazuję Ci, byś odeszła teraz. Ja powołuję do życia nowe mięśnie, nowe nerwy i nowe ścięgna w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, góro, toń. Amen. Czy teraz ktoś ma problem z łydką tutaj, w tym miejscu? Jeżeli jest taka osoba, może miałeś jakiś defekt, może masz problem, może nerwy ci tam nie działają. Jeżeli jest taka osoba, to podejdź do Tomka po prostu, że on się będzie modlił o ciebie.